Witajcie w kolejnym filmie. Pewnie jeszcze nie widać, ale obstawiłam się tutaj dosyć mocno orchideami. I z tego, co uważałam, zostało mi tylko raz, dwa, trzy, cztery egzemplarze, chyba z 10. To są dość stare orchidee, one mają ponad 10 lat. Jak widzicie, nie są jakieś super bujne, wielkie, okazałe, ale odwdzięczają się rok w rok pięknymi kwiatami. Nie marudzą, nie kapryszą i powiem Wam, że to są jedyne rośliny chyba, z którymi nie mam jakichś większych problemów. Spokojnie sobie mogę o nich zapomnieć, wiecie, wyjechać na urlop na miesiąc, niepodlewane, nic im nie będzie, tu nie trzeba kombinować akurat w tym przypadku. No dla mnie dosyć wdzięczne rośliny, wiem, że nie wszyscy sobie z nimi radzą, ale dla mnie najmniej chyba kłopotliwe, jednak wiecie, przez to, że mam takie grube, sukulentne listki, trzymają tą w miarę wodę. Dziś znalazłam jeden okaz, który gdzieś postawiłam wyżej, zapomniałam o nim totalnie, nawet już coś puszczało z boku, ale niestety wyrzuciłam, bo no to już nie było co ratować, więcej wiecie, więcej byłoby z tego zabawy, cackania się, niż naprawdę coś z tej rośliny by było. Dzisiejszego dnia chcę po prostu wyjąć sobie te, które mam w tej donicy, wyczyścić tą doniczkę i zamiast dwóch zasadzić sobie trzy, w najlepszym wypadku cztery, ale tu obawiam się, że no mogłoby im być zbyt ciasno, ale pierw zobaczymy, jak wyglądają ich korzenie. Na pewno jest to multum do, wiecie, do usunięcia starych. Plan jest taki, żeby sobie to wszystko zsypać do śmietnika i po prostu pozbyć się totalnie tego całego starego podłoża, powycinać wszystkie, wiecie, nieatrakcyjne elementy, a jest ich tu na pewno dużo. Jak wspominałam, wiecie, no jednak ja o tę orchideę tak nie do końca dbam. Nie nawożę ich jakoś regularnie. One stoją na oknie północnym, dosłownie w oknie północnym w łazience. Od 5-6 lat mają się tam nieźle, nie marudzą. Rosną całkiem przyzwoicie, jak wspominałam, rok w rok odwdzięczałam się kwiatami, więc tu nie ma jakichś większych problemów. Ja wczoraj sprzątałam mieszkanie, a dziś postanowiłam, że niedziela najlepszy dzień wolny na to, żeby zabrać się za rośliny. To był głupi pomysł, po co sprzątać, nie? Jak się chce. Więc postaram się pierw jakoś się wyciągnąć. W tej donicy ona nie jest najbardziej atrakcyjna, więc jak już sobie wyciągnę to wszystko, co tutaj jest, to po prostu pójdę ją umyć w międzyczasie. Oj, ciężko będzie, powiem Wam, ciężko. Jakbyście się zastanawiali, to nie wrzucam tego na krzesło, tylko po prostu, o matuśku, mam tu śmietnik. To jest donica w ogóle, kiedy kupiłam synowi fajne drzewko bonsai. Kojarzycie, to fikus ginseng. Ale no, to wiecie, jak to te fikusy mam do siebie, że nie zawsze fajnie chcą rosnąć. Ja tu przypuszczam, że on korzenie puścił też dołem. Naświęciłam, no ale co zrobić, jak się nic nie zrobi. O, patrzcie, jak to się fajnie wszystko porastało. Dziś bokami poszły te korzenie. Więc, no co tu się dzieje? Nie oszukujmy się, nie ucieknę dziś od sprzątania. No to nidy rydy, słuchajcie, dzisiaj będzie ponownie mycie podłogi i wszystkiego. Czasem to tak bywa. Nie miała się najgorzej w tym podłożu ta orchidea. Chciałabym wyciągnąć tą coś. To plastikowy coś. W ogóle nie wiem, czy to będzie potrzebne, czy nie lepiej, jakby ona sobie w tej samej kamionce rosła na chryj to komu. Więc tak, słuchajcie, przede mną jest walka. Może od razu sobie wyciągnę to za jednym bałaganem, bo te chciałabym trzy wszystkie w jedno wsadzić. Nie wiem, czy to widać. Piękne korzenicha, wszystkie przelazły przez doniczkę. Te były w ogóle w podłożu kokosowym. Więc jak widzicie, może być ziemia do orchidei, może być kokos. Tu pewnie się nie obędzie bez jakiegoś uszkodzenia korzeni. No ale chciałabym je wszystkie połączyć razem, więc no co zrobić, jak się nic nie zrobi. Może kulka wodna, wiecie co, ciężko idzie, ciężko. No tutaj mi nic innego nie pozostaje, tylko po prostu rozciąć tą doniczkę, więc zróbmy sobie to w tym. Też nie chcę jakiejś dużej ilości uszkadzać tych korzeni. Mam takie specjalistyczne nożyczki, czyli byle jakie. O Jezus, stara doniczka, słuchajcie, idzie jak złoto. Coś to tak jakoś.
Tu sobie dołem tam całą siatkę postaram porościnać, nie uszkadzając jakoś zbyt mocno tych korzeni, które jest tu po prostu mnóstwo ich. O matko. Ja to zawsze sobie zerkam w tą ziemię, czy mi coś tu nie wyskoczy, nigdy nie wiadomo, co grasuje w tych doniczkach. Idźmy może tak dołem. Postaram się tu coś obciąć. I co, zaraz Wam zniknę na chwilkę, dla Was to będzie jakby po prostu, wiecie, no chwila, moment i będę z powrotem, po prostu pójdę umyć sobie tą doniczkę i chyba pozbędę się tego plastiku z tej czarnej, co jest w środku. Dobra, tu jeszcze musimy coś poodcinać. Jakbyście się zastanawiali, co tak hałasuje, to jest to Yoshi, który postanowił, że teraz będzie tutaj gryzkość. No więc dziwne dźwięki. Co tutaj? Och, poszło. Jak człowiek by chciał tak jak najmniej te korzenie, ale widzę, że no, czasem się nie da, tak wiecie, delikatnie i trzeba iść po prostu po bandzie. No wyjdźże w końcu, nie da się. Dobrze, no orchidee też mają do siebie, że lubią budować dużo korzeni powietrznych. Inaczej się nie dało. Dobra. Sporo odpadło, no oczywiście, że tak jakby, że inaczej. To sobie zaraz te brzydsze pousuwamy. Niektóre same odpadają. Więc tak, posłuchajcie, ja idę zamoczyć tą doniczkę, pozbędę się tego plastiku i za chwilkę widzimy się na usuwaniu zbędnych korzeni. Zobaczycie, jak to wygląda, jak roślina bardzo długo stoi w starym podłożu, a ta naprawdę stała bardzo długo. Nasypiłam nieziemsko. Okej, uporałam się, jakbyście się zastanawiali, czemu mam jakieś plamki na podkoszulce, to ja się ochlapałam jeszcze wcześniej, miałam okno w łazience. No wiecie, jak już ściągłam te rośliny, to chciałam trochę tam ogarnąć, więc udało mi się, doniczka fajnie domyta, doczyszczona i pozbyłam się tego plastiku ze środka. Coś tu widzę, że jeszcze jakiś korzeń jest, ale ja już go nie wyciągnę ani nie wytacham. Ten kamień, który był na brzegach, usunęłam sobie odstęp, więc wszystko jest spoko, ok. Mam trochę więcej miejsca dzięki temu, że nie ma tego plastiku i mam nadzieję, że to tak w takiej formie też się fajnie sprawdzi. Przyjmie przy tyle lat rosły, wiecie, nic się nie działo, a teraz nagle by miało być coś nie halo. Więc tak, będę śmiecić tu, po prostu uznajmy, że dzisiaj to jest moje takie miejsce pracy. Przesunę sobie na razie jedne, no i co? I oczyszczam ze wszystkich tych starych, wiecie, nie dość, że elementów. Patrzcie, tu się wysypuje jakaś kora kokosowa. Tak jak wspominałam, jedne są w podłożu do orchidei, a te po prostu nie miałam. Skończyło mi się, więc użyłam sobie zwykłego podłoża słyszeliście, jak się zacięłam? Kokosowego. Na sam koniec ucięłam stary pęd kwiatowy i wszystkie suchary też sobie powycinamy. Te tutaj, które widzicie, te są bardzo ładne korzenie, takie bardziej powietrzne, więc je sobie zostawimy. Oczywiście wiecie, ja nie będę to robić z jakąś taką wielką precyzją. To co widzę, to co mi się rzuci w oko i stwierdzę, że można to usunąć, to po prostu pójdzie w śmietnik, tak jak na przykład to coś, co wygląda już nieciekawie. I jak widzicie, no cały czas coś nowego z góry wychodzi, więc to są te korzenie, które roślina sobie wciąż buduje. Więc tutaj już bym ten cały korzonek ucięła i tyle. Wiecie, taki cały pęd jest nieciekawy, więc pozbędźmy się go i o tyle w temacie. Widzicie, to jest jak plątanina, jak spaghetti i tak będę postępować ze wszystkimi. I, aha, dobra, tu się coś poszczepiało, nowe ze starym. Co tu, o co tu chodzi? Słuchajcie, coś tu wycięłam niby, ale widzę, że chyba nie to. Tu też jest jakiś taki, o, suchy grzdyl. Więc wycinam to, co jest nieatrakcyjne już, wiecie. No, no, co nie rokuje dobrze, co nam się wydaje, że można się pozbyć lub samo odpada, to usuwam i tyle. No, idziemy z tematem dalej. Gdzie? Wydaje mi się, że raczej... Wiecie, no, każdy zabieg dla każdej rośliny nie jest przyjemnością. Tak jak wiecie, my po dentyście też się nie czujemy najlepiej i często długo do siebie dochodzimy, zależy na jaki zabieg idziemy. Nie, kiepskie porównanie, ja nie lubię dentysty. Więc pousuwam. Tu piękny taki nowy korzonek idzie wprost do ziemi. Co bym tu chciała jeszcze? O, tu jest takie jakieś suche, nieciekawe. Wiecie co, ja... O, samo w końcu odpadło, dobra.
tu gdzieś przycięłam, a nie wiedziałam gdzie. Co by tu jeszcze usunąć? To jest totalnie już brzydkie i widzę, że to od dołu wygląda źle. Tu takie mam trzy pędziki, które źle wyglądają, źle się prezentują, więc ciachnijmy je. I tyle. Też nie chcę usuwać wszystkiego, wiecie co mam na myśli, żeby wiecie, roślina też miała jakiś tam, no czym te składniki pobierać, przynajmniej wodę choćby. Przecież jak z łazienki, to ona również fajnie sobie pobiera wszystko z powietrza, wilgotna jednak łazienka jest. Dobra, to wiecie co, większość i tak usunęłam prawie palcami, więc... Widzę, że cały czas coś nowego próbuję wyjść. To bym chciała oderwać. To jest stary pęd kwiatowy. To ma jaki fajny. Kiedyś udało mi się przechłodzić orchideę. Nie wiem, czy to nawet nie była ta. Więc powstała dosłownie z popiołów. Od takiego jednego wszystko zrzuciła. Wszystko, co się dało, więc odstawiłam ją chyba właśnie do łazienki. I tam się odbudowała na nowo. A powiem Wam szczerze, hodowałam dosłownie pustą doniczkę. Dobra. Jeszcze to. Ten też nie wygląda najlepiej, więc utnijmy go od razu i tyle. Dobrze, już więcej mu nie będę usuwać. Tak sporo zostało. No okej. Okay. To sobie tutaj sadzimy. Dobrze, na razie odłożę tu. Mocno zakurzona dosyć. Na samym końcu będę sobie ją jeszcze, wiecie, wysmaruję sobie, wypłuczę, wysmaruję olejkiem nim. Tu jest kiepsko, słuchajcie. No nie, idzie to. Jezu, jak to się osypało. Dobra, zgrzebmy ten największy bałagan, żeby mieć jakiekolwiek pole do pracy. Więc nic skomplikowanego. Za jakiś czas pokażę Wam aktualizację. Teraz uważam, że to jest przynajmniej przy moich orchideach bardzo dobry czas na przesadzanie z tego względu, że do tego momentu bardzo długo kwitły. Więc to jest teraz czas, w którym one pomalutku właśnie idą, poszły już w liście. Trochę przegapiłam ten moment, gdzie straciły wszystkie prawie kwiaty, chociaż bardzo długo kwitły, bo aż do końca chyba lipca. No ale potem jakoś się nie złożyło, nie było tego czasu, żeby się tym zająć. I po prostu kiedy straciły wszystkie kwiaty, pomału zaczynały wychodzić nowe liście. Nie chcę tego, więc wiecie, dobry moment właśnie, kiedy orchidea nam nie kwitnie, to jest takie moje zdanie, ale wiecie, nie ma złego czasu na przesadzanie. Jak trzeba roślinę przesadzić, to lepiej to zrobić. Akurat Wam powiem, że ja bardzo często tego przy orchideach nie robię, bardzo rzadko. Au! O, patrzcie, ciachłam się nożyczkami. To będę się czuła jak ta biedna orchidea pokiereszowana. Dobra, chcę usunąć wszystkie stare kwiatostany. Ale nie uszkadzając tych tutaj korzonków, które widzicie. Tu też jest taki bardziej głębiej. Więc no taka syzyfowa praca. Cały czas coś nowego znajdujemy. Okej. Dobrze, słuchajcie, więc mniej więcej widzicie o co kaman, jak ja to robię. Więc widzimy się, jak już usunę wszystkie stare korzenie w tych roślinach. Usunęłam jedną część rośliny, widzicie, wszystko jest pięknie posprzątane i chciałam Wam pokazać tą starą, spójrzcie ile ona ma tutaj, ona buduje taki pień ta orchidea, jak praktycznie większość roślin, tak, bo wszystko nam idzie do góry, ale spójrzcie ile tu jest starych kwiatostanów, ile tu jest starych patyków, już część usunęłam, ale tu mamy jeden, drugi, trzeci, takie bardziej poucinane, czwarty, piąty tutaj, tu, więc no mnóstwo tego tutaj jest. No i oczywiście z drugiej strony ogromna, ale to ogromna ilość starych korzeni. Tu się zastanawiam, czy po prostu sobie nie przyciąć w tym miejscu, bo zbudowała naprawdę solidny pień, ale zobaczymy, wyjdzie to w praniu. Pokażę Wam efekt po prostu już po samym przycięciu, bo widzę, że jest tu dużo roboty, a też nie chcę, wiecie, żeby ten film trwał 100 lat, jak się zajmuję przycinaniem tego. Czyściłam wszystkie rośliny i tą, którą Wam przed chwilą pokazałam, zdecydowałam się na odcięcie tego dosyć już długiego stożka. Po części urwanie, bo dosyć mocno siedział i wiecie, nawet nóż sobie ostry z tym niezbyt dobrze chciał poradzić,
ale udało mi się to oderwać. Jak widzicie, no roślina jeszcze w tym miejscu jest żywa i prawdopodobnie jakby sobie to wsadzić do mchu na przykład i czekać z dobre 9 miesięcy albo i lepiej gdzieś tu z boku mogłaby nam wypuścić jakąś nową, fajną odnóżkę. Ale ja nie będę się w to bawić, słuchajcie, bo to wymaga czasu, cierpliwości, a ja ostatnio jakoś tak, wiecie, minie po drodze. Jak się zastanawiacie, czy ja mam jakieś specjalne, wiecie, w sensie sposoby na to, żeby moja orchidea pięknie kwitła, to nie, nie mam. Jak wspominam, miałam kiedyś taki nawet nawóz, który właśnie się podlewało tylko wtedy roślinę, kiedy ona kwitła, żeby zachować to dłuższe kwitnienie, żeby dostarczyć jej trochę więcej właśnie tych składników odżywczych, ale ogólnie bardzo rzadko podlewam orchideę jakimkolwiek nawozem. Zazwyczaj zapominam, a jeśli już, to do zwykłych roślin zielonych, jeśli już mam już taką wodę rozmieszaną, to po prostu tym. A najczęściej po prostu nestą w łazience i żeby nie miały, nie zbierał im się kurz na liście, żeby fajnie w miarę wyglądały, to po prostu je prysznicuję. Wiecie co, teraz jeszcze sobie na chwilkę skoczę, wezmę ręcznik papierowy z odrobiną olejku nim i jak już i tak tu tak nasyfiłam, to po prostu przetrę sobie te roślinki, żeby fajny blask miały i zabieramy się za zasadzenie. Mam nadzieję, że one mi się zmieszczą. Niestety obawiam się, że tej, która jest super urocza i tutaj już w tym miejscu produkuje nowy stożek, nowy pęd kwiatowy, trochę mi się ręka trzęsie. No niestety nie uda mi się raczej ich dosadzić i nie zmieszczę wszystkich czterech naraz, ale zobaczymy jak to będzie wstępnie wyglądać, może po prostu wysypię i wsypię jeszcze raz, zobaczę jak tamta wygląda, ale jeśli nie uda mi się po prostu zagospodarować wszystkich czterech w jednej, to dam sobie spokój i to zostanie w tej doniczce, nie będę nic tam zmieniać, więc lecę po ręcznik, którego zapomniałam, a przed chwilą miałam to w głowie, przeczyścimy sobie listki, będziemy próbowali to ulokować w doniczce. Słuchajcie, mam tu, nie wygląda to zbyt estetycznie, nawet bym powiedziała, że bardzo brzydko, ja w ogóle mam taki chaos ostatnio, no ale wzięłam sobie właśnie olejek nim, zmoczyłam zwykły ręcznik papierowy i tak tą właśnie roślinę sobie tutaj poprzecieram, żeby nabrała trochę blasku. Ja podlewałam ostatnio chyba przed wyjazdem te rośliny, no i wczoraj odrobinę. No jak widzicie, listki są jędrne, nie są takie sflaczałe, bo przy orchideach właśnie ona wtedy daje nam znak, jak listek jest sflaczały, ale czasem dobrze zajrzeć, co się dzieje, jak na przykład nie macie doniczki bez odpływu. O, liść, który nadaje się do usunięcia, nie wygląda najlepiej, nie zauważyłam tego wcześniej, ale wiecie co, ja się go pozbędę. A na co mi taki? Tu widzę, że ze środka wychodzą nowe, świeże, więc po co? Słyszę, ta jest troszeczkę odwodniona, no ale to nic. Więc przecieram sobie całą blaszkę liściową, żeby nabrała fajnego blasku. Przy okazji znowu upapram ją w stole, który nie jest teraz zbyt najczystszy. Dobrze. Ta jest troszeczkę odwodniona z tego, co czuję. Te listki nie są jednak tak mocno jędrne, dosyć, bym powiedziała, takie delikatnie czuć, że są odwodnione. Tu mamy jakiś brud. O co tu chodzi? Okej. Widzę, że stary jakiś właśnie jeszcze został mi, ale widzicie, pęd kwiatowy, ale nie chcę go usuwać z tego względu, że jest tam dosyć mocno w głębi i prawdopodobnie więcej krzywdy bym zrobiła niż to jest warte. Wiecie, czasem lepiej sobie odpuścić niż szarpać, ciągnąć roślinę. A czemu je zostawiam? W sumie mogłabym kupić nowe, bo już nie kwitną. Wiele osób tak robi właśnie, że co chwilę kupuje nowe orchidee wtedy, kiedy kwitną. Ja je lubię choćby z tego, że wypuszczałem te korzenie powietrzne i są takie, wiecie, nietypowe, dziwne troszeczkę. Uważam, że te korzenie powietrzne, które tutaj teraz widzicie, mają taki swój specyficzny urok, że fajnie to wygląda. Okej, więc może spróbujmy sobie tak troszeczkę to tu ściągnąć. Ja mam ziemię do orchidei, tym razem z firmy Kompo. Bardzo jej lubię używać, nawet choćby do właśnie takich, może ten śmietnik, to sobie zabiorę. I nie chcecie wiedzieć, co tu się teraz dzieje. Matko, jak to wygląda. No trudno. Chciałaś, Beata, przesadzać, to masz.
Więc bardzo często używam również tej ziemi do bigosów. Lubię sobie wymieszać. Rośliny również ją lubią. I jest to jedna z lepszych ziem ogólnie dostępnych w Niemczech. No, dosyć mocno sucha, ale to nic. Można równie dobrze dać sobie sypię na spód. Można równie dobrze dać sobie kokos. Jak widzieliście, jedna roślina rosła w kokosie, miała się nieźle. W sumie mogłam sobie wymieszać tak pół na pół, wiecie co chodzi, nie? Trochę kokosu jednak dodać. No i spróbujmy te wszystkie moje gagatki tu wspólnie zmieścić. Chciałabym, wiecie, jak najniżej usadzić, czy wsadzić z tego względu. No trzy na pewno wejdą, tylko czy wejdą mi cztery? Ta ma potężne korzenicha. No niestety chyba jednak nie wejdą. Szkoda, szkoda. Przez to, że ziemia do orchidei, wiecie, jest taka dosyć luźna, to ciężko się to wkłada. Choć jakby takie mocniej ścisnąć, to może akurat, wiecie, ja bym zaryzykowała, bo bym miała naprawdę piękną... Wiecie co? Bierzemy się z tą czwartą. Będzie ciasno, ale chyba bez tragedii. Myślę, że one sobie fajnie poradzą. I jeśli ktoś uważa, że nie, to za dużo, no to słuchajcie, trudno się mówi. To jest mój pomysł, to jest mój plan. Będzie super wyglądać taka gęsta kompozycja, wszystkie w jednej, a nie tak porozwalane. Więc bierzemy się, to ty zaraz wszystkie powywalasz, więc odstawmy na razie ten... Co ja zrobiłam? Nie mam pojęcia. Dobra, połóżmy jakoś ładnie, tak wiecie. Więc biorę się za ostatnią. Ona tu w ogóle wypuściła bejbusia takiego, więc postaramy się to tak posadzić, żeby ten bejbuś bokiem szedł. Również ziemia do orchidei, nigdy nie przesadzana. Mam ją jakieś 7 lat, jak nie lepiej. To jest prezent od mojego syna na dzień mamy. Wysypię to tutaj, wybaczcie, ale muszę to tu wysypać. Nigdy, nigdy nie przesadzana ziemia, bez doniczka, bez odpływu. Więc tu się może magia dziać pomiędzy tym wszystkim. No ale nie, nie jest tak tragicznie. Maluś, zostaw tą ziemię. Więc... Jejku, już mi się nawet śmieci nie mieszczą. O matko, ażem sobie dzisiaj narobiła. Niby takie zwykłe orchidee, niby nic tak wielkiego, a patrzcie, jaki bałagan. Tak, jeszcze się podrab. Wiecie, zazwyczaj swędzi twarz, jak się coś robi, nie? Gdzie na przykład kroicie ostrą paprykę, a jeszcze jakiś włos mi do tego do twarzy wszedł. Jak coś robimy, to zazwyczaj wtedy nas wszystko swędzi, drapie i gryzie, nie? Zawsze tak jest, zawsze. Też bardzo wdzięczna odmiana. Ona kwitnie bardzo długo i bardzo intensywnie. Praktycznie nie ma takich większych przystoi i do tego zazwyczaj kwitnie mi z dwóch stożków. Więc ja ją bardzo lubię i ma takie piękne, drobne kwiaty. Jak oglądacie mnie dość regularnie, to pewnie już ją widzieliście wcześniej. I jak widzicie, też nie najmłodsza, otworzyła już tu taki spory pieniek, który postaram się obciąć. Bo po co mi to? Nie uszkadzając tego młodego, pięknego korzonka, który tu wychodzi. Więc tak to właśnie robię. Trochę bardziej szarpię niż tnę, bo te nożyczki to się do tego totalnie nie nadają. Ale postaram się usunąć jak najwięcej właśnie wszystkich starych korzeni, żeby się nam zmieściła. Jejku, jak ja się cieszę, wiecie co, jak one będą jeszcze rosły. Nie chciałabym naprawdę ich stracić, bo mam bardzo duży sentyment przez to, że właśnie są takie stare. Wiem, że dużo osób przesadza, jak tylko wiecie, no zmienia im często doniczki. Ja akurat tego, wiecie, no fajnie, że zmieniamy im doniczki, ale one też rosną w górę i aż... No nie wiem, no ja nie przepadam za tym. Wiecie, że w sensie, że orchidee tak zmieniać doniczki, ta roślina, no jest większa, ma większe liście, ale kwitnie tak samo, przynajmniej u mnie, więc wiecie, ten dobór tych kwiatów nagle, jak kupiłam roślinę orchideę jednopędową, że był jeden pęd kwiatowy, to nie wiem, czy to jest genetycznie tak unormowane, to po prostu rok w rok wychodzi mi tylko i wyłącznie ten jeden pęd kwiatowy, nie więcej. Jak kupiłam sobie z dwoma pędami, to wychodzi mi zazwyczaj z dwoma pędami. Więc jakoś, wiecie, no przesadzać tę biedną orchideę. Dobra, tu jest taki brzydki korzonek i tu jest również. On jest taki obeschnięty. Ja myślę, że tam gdzieś pewnie... O, jeszcze stary pęd kwiatowy. Odetniemy sobie te dwa. Okej, widzicie, tu jest to
O, tu jest dwójka takich dzieci. Ja nie będę tego obskubywać, ani nic tych. A nie, to jest jedno dziecko, tylko ten listek tak śmiesznie zawinięty jest. Od niego odchodzą fajne, młode, zdrowe korzonki. Więc ja to zostawię, nie będę tego tykać. Tu jest pęd kwiatowy zielony. Jego również nie będę, wiecie, nic z tym robić. Z tego względu, że kiedy on jest jeszcze zielony, to jest duża opcja, że on nam jeszcze puści fajne, fajne kwiaty właśnie na tym starym pędzie. Tu mam taki piękny, ładny, zdrowy korzonek powietrzny, więc jak najbardziej on tu musi zostać. Tu się coś przykleiło do korka, więc zostawię do korka, do tej kory kokosowej, więc to również zostawię, nie będę obcinać. Tu widzę, że został mi taki nerw, więc obetnę to. Tu jest trochę starego, więc obetnę. Wszystko to takie mniej atrakcyjne. O, podcinam, tu jest coś dziwnego. Nie, to jakiś taki zawieszony. I tak z grubsza. O, widzicie, tu się urwało, więc to sobie też obetnę. Reszta jest w miarę ok. Tu jest ok. No, nawet sporo ma to korzenie. No dobrze, a to pójdzie po prostu do śmieci. Więc tak, zgrzebmy sobie to wszystko. Jak widzicie, no zdarza się też tak, na pewno się zdarza w wielu przypadkach, tak jak nawet mi teraz, że usuwamy też jakieś ładnie wyglądające korzenie. No tak to niestety bywa. No ale nie przejmujcie się tym. Powinno być wszystko ok. Jeśli nie, no to orchidee też nie są na tyle drogie, żebyście, wiecie, nie mogli sobie za jakiś czas pozwolić. Oczywiście nie powiem, patrzcie, jeszcze coś się zdarza, zapomnieć usunąć. Nie chciałabym ich stracić, naprawdę nie chciałabym, bo to byłoby wielkie ubolewanie jednak, bo mam do nich ogromny sentyment, tak jak wspominałam, no ale jak się coś podzieje, no to wiecie, też nie ma tragedii, można sobie odkupić. Tak, cak, 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 jejciu, to powiem Wam, że będzie to dosyć ciężko tak ustabilizować. Multum korzeni jest tu, ale też nie ma jakiejś tragedii. Więc jak widzicie, jakoś mocno... Gdzie ten dzieciaczek tu jest? Tu, no, musi sobie jakoś poradzić. Nie ma innej opcji. Też wiecie, o, może to tak zróbmy, żeby one jednak mi... Ojej. Przydałyby się jeszcze ze dwie ręce do pracy, tak szczerze mówiąc. Dobrze, postaram się wszystkie korzenie jednak ten nawet powietrzny poprowadzić w dół i przysypać to. I dobrze, dobrze zmoczyć, żeby jednak ta kora kokosowa, która teraz właśnie nam wchodzi, żeby ona nasiąkła i trochę ustabilizowała Wam tą roślinę. Widzę, że tu jakiegoś korzonka powietrznego nie schowałam, ale to nic. Właśnie za to je lubię, za ten urok tych wychodzących korzeni powietrznych. Uważam, że to jest, no to jest taki fajny efekt daje. Mi się to strasznie podoba, nie wszyscy to właśnie lubią, dlatego przesadzałam swoje rośliny lub ucinają, co jest bardzo wielkim błędem, bo ta roślina z tych korzeni powietrznych, które właśnie te orchidee, które wypuszczają, pobierają sobie również składniki odżywcze właśnie tymi korzonkami, które tu widzieliście przed chwilą, który zaraz Wam jeden pokażę. Więc staram się dosyć mocno to tam zasypać. Żałuję tylko, że wiecie, że nie wzięłam sobie trochę kokosa, bo jednak przez to, że ta doniczka ma odpływ, nie będzie tak fajnie utrzymywać wilgoci. A to może sobie jeszcze potem dosypię trochę. No nie wiem, coś tu później wymyślę może, ale pozostawię. Pójdźmy na żywioł. O, tak, tu jeszcze z boku tego malucha muszę sobie dosypać, bo jest tu taka dziura bez podłoża. To nie jest najbardziej profesjonalne przesadzanie roślin, przynajmniej w tym wypadku zdarzało mi się już lepiej, ale widzicie, tu jest ten maluch, ma dojście do światła, takie trochę jeszcze to nieuporządkowane bym to tak nazwała, sobie wszystko co mi tu pospadało i tak jak wspominałam, zaraz postawię sobie, mogłam zakleić dziury. Albo mogą po prostu tą korę nawilżyć, bo jednak wydaje mi się, że ona jest taka sucha, że jak wiór, a trzeba by to dosyć intensywnie teraz podlać, przynajmniej moim zdaniem. Okej. Okay. No nie, prezentuje się to po prostu wybornie. Nasychiłam, tu widzę, że jest jakaś dziurka, to sobie zaraz zasypię przy tej malutkiej orchidei. No i co, liczę na to,
że tu wszystko się fajnie potoczy i będzie naprawdę, jak to zacznie kwitnąć, o ile wszystkie zaczną, zazwyczaj kwitną w tym samym czasie, czyli na listopad, tak końcem listopada zaczynają puszczać pędy kwiatowe i koło lutego do, tak jak wspominałam, nawet lipca, sierpnia mam piękne kwiaty. Więc trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Wiem, że nie jest on zbyt profesjonalny, ale tak jak większość z Was też wszystko robi na spontanie, przesadza rośliny na spontanie, przy okazji robi ogromny bałagan w miejscu, w którym ta roślina stała, przy okazji w innych pomieszczeniach, to tak, no tak to właśnie zazwyczaj wygląda, więc wiecie, życie. Okej, więc piękny bukiet. Jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał lub jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to po prostu czasem wstąpnijcie, zajrzyjcie do mnie i będziemy sobie obserwować raz na jakiś czas tą orchideę, więc pytajcie, czy żyją, czy nie, Beata, coś ty z tym zrobiła, czy to miało sens, czy nie, więc spokojnie możecie za każdym razem pytać, a ja będę Wam odpowiadać i co, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!